Myślę, że zmieniła się jedna z najważniejszych rzeczy. Otóż rozpoczęliśmy w końcu debatę na temat homoseksualności. Przez wiele lat homoseksualność była tematem tabu. Nie dyskutowało się o tym, to była rzecz wstydliwa. Media na ten temat milczały, osoby homoseksualne obawiały się wyjść z tak zwanego ukrycia. I nagle zaczynamy o tym rozmawiać i to z całą pewnością jest ważna zmiana. No ale nie zmiana ostateczna. Gejom i lesbijkom w Polsce żyje się nadal źle. A trzeba pamiętać, że jest to dwumilionowa grupa osób, która nadal w Polsce jest dyskryminowana. Przepraszam. Panie prezesie, dlaczego pan się tak roześmiał? Nie, no, nie to jest tak śmieszne. Nie, 2 miliony gejów. Dobrze. Nie mówmy o tym panu. Ale za dużo czy za mało? Nie, no żarty śmieszne. Ilość homosiów w każdym kraju jest od 0,5 do 1, czasami w niektórych krajach 1,5%. To jest przepraszam, wszystko. Kogo? Homosiów. A pana a obraża znaczy? Takie sformułowanie? Bo ja nie wiem, co to znaczy. To takie pieszczotliwe określenie. No. Ja nie używam tego słowa na G, bo mi się z głównym kojarzy, tylko używam słowa homoś, po polsku mówię, a nie po angielsku. W Polsce istnieją homosie, bo jest homoseksualiści, proszę bardzo, jak pan lubi mówić długo, i są tak zwani geje. Otóż homos też jest normalna, byli przez 4000 lat, są sobie, nikomu nie przeszkadzali. Natomiast geje, to jest banda chamów importowanych z zagranicy. Czyli z nich w ogóle nie są homosiami, tylko za pieniądze, że tak powiem, udają homosi. Gdzie oni są? Kim oni są? To są importowani z zagranicy ludzie, którzy za pieniądze z zagranicy udają często nie, w ogóle nie są homosiami. Dostają pieniądze na to, żeby rozbijać społeczeństwo i imputować dziwaczne wartości. Ona jest oparta na wartościach chrześcijańskich i tak dalej, ale wartości chrześcijańskie ale to jedno. Ale to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chodzenie z ludźmi, którzy, nie wiem, rok temu nieśli transparenty do gejów i lesbijek, zrobimy z wami to, co Hitler z Żydami, no to chyba jest przesada. Ja pani coś powiem. Ja nie nawołuję, żeby to robić, natomiast zapewniam państwa, że to jest nieuniknione. Dalsze forowanie, bezczelne rozpychanie się tych tak zwanych gejów, bo ja do homosiów nie mam nic. Czemu tfu gejów? Odróżnijmy dwie rzeczy. Odróżnijmy homosia. To jest człowiek, który ma takie inne upodobania seksualne. On nie robi żadnych demonstracji. Zwolennicy miłości oralnej, ani analnej nie chodzą po ulicach, prawda? I nie robią pochodów. To jest homoś jest i nikt do niego nie ma pretensji. Natomiast gej, który kojarzy mi się włącznie ze słowem na G, to jest człowiek, który pluł za granicę. On w ogóle nie musi być homosiem. Bardzo wielu ludzi udaje, że są półgejami za pieniądze z Brukseli. Jego celem jest rozbicie społeczeństwa. Czyli co, że demonstrują poglądy, których nie mają, żeby zarabiać pieniądze, tak? Na przykład, a grupa tatułki z Rosji, te dwie panienki. Dwie dziewczyny, które się udawały lesbijki, tak? Udawały lesbijki, a wcale nimi nie były, bo to jest modne i to się opłaca. Ale w show biznesie zawsze to, co kontrowersyjne, napędza reklamy. Jak się dwie dziewczyny pocałują, ja bym się tu spisków nie doszukiwała, no to sobie reklamy zrobię. Ja nie mówię żadnym spisku. Sama bym się pocałowała z dziewczyną, jakbym wiedziała, że będę miała dzięki temu milionową widownię, no błagam. Nie jest to gejowski spisek. No więc właśnie, ja nie mówię o spisku, ja mówię, że część tych gejów udaje, że są homosiami, bo to się opłaca. No dobrze.